Witam Państwa w studiu sport.pl, ekspert od sportów motorowych Cezary Gutowski, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Za nami debiut w tym sezonie w rajdach Roberta Kubicy. Jak go oceniasz? No bo początek był rewelacyjny, 8 wygranych OS-ów, wszyscy łapali się za głowę, jak on świetnie jeździ, no ale skończyło się kraksą i znów wracają te pytania, czy Robert jest bardzo szybki, ale czy umie kontrolować swoją szybkość? Znaczy, myślę, że generalnie sam debiut był bardzo pozytywny, bo w piątek Robert sprawił ogromną niespodziankę. Wszystkim, myślę, że w pewnym sensie i sobie, choć sam pewnie wiedział, że ma to tempo, żeby walczyć w czołówce, kiedy już był na Kanarach. Natomiast przed tym rajdem naprawdę ciężko było przypuszczać, że zawodnik, który jedzie w nowym samochodzie dla siebie, z nowym pilotem, w nowym zespole, w nowym dla siebie rajdzie, którego wcześniej nie znał, wygra wszystkie odcinki specjalne w piątek z kierowcą takim jak na przykład Jan Kopecki, który wygrał w tym rajdzie już dwukrotnie, jechał w nim trzeci raz, świetnie zna i swój samochód, i swój zespół, i swojego pilota. No generalnie no, tutaj sytuacja była, plus jest doświadczonym rajdowcem, więc tak generalnie formalnie rzecz biorąc to jest ciągle jakiś ewenement, w który trudno uwierzyć, że jest to w ogóle możliwe, że kierowca z doświadczeniem Roberta rajdowym w tak dużej rundzie z takimi przeciwnikami jak Kopecki i Brin wygrał wszystkie jeździe w piątek. To po prostu był knockout. Nawet gdyby ten piątek wygrał, gdyby skończył go na prowadzeniu, to już by była wielka sensacja, ale jakoś powiedzmy, no tutaj tak walczyli. A to była po prostu totalna deklasacja. Dominacja. Totalna, tak, to była dominacja. Rzecz, której nie powinniśmy oczekiwać od Roberta w jego pierwszym rajdzie w tym zespole tak, i w tej kategorii. No więc jak oceniasz to, co stało się później? No cóż, to był po prostu wypadek i smutna sprawa z tego względu, że po prostu no, wszyscy sobie ostrzyliśmy apetyty na to podium. Chyba nie Robert nie, bo on ciągle powtarzał, nawet jak się zatrzymywał i mówił mi, Robert, znowu wygrałeś odcinek specjalny, Robert prowadzi z limitową przewagą, on zawsze mówił, I don't care, nie obchodzi mnie to, nieważne, jestem tu po to, żeby trenować i się uczyć. I w zasadzie to robił w sobotę, znowu pracował zespół nad ustawieniami i to była dla nich taka sesja testowa. W testach takie rzeczy się zdarzają, natomiast ogólnie to, co musimy jakby mieć na uwadze, to są słowa samego Roberta. On w kółko powtarzał na okrągło przed rajdami, że on potrzebuje czasu, że tylko nauka, że nie wyniki, że doświadczenie, nauka. I na okrągło, cały czas o tym mówił. Więc w momencie, kiedy my zobaczyliśmy w piątek, że on tutaj już się ucząc robi takie rzeczy, no to już widzimy go jako mistrza kierownicy w rajdach, a nie, nauka, doświadczenie. I to wyszło w sobotę. Bo sytuacja była, no, jak Robert mówi, że była bardzo pechowa, jeżeli tak mówi, to tak znaczy się było kilka czynników różnych po prostu i trochę charakterystyka samochodu, który jest nadsterowny, co akurat Robert sam mówi, że powinien kalkulować. Niemniej jest to samo trudne w prowadzeniu. Sam w ogóle miejsce, w którym to doszło, czyli na spadzie, czyli gdzie samochód wybitnie nie za dobrze się zachowywał, sekwencja łuków i tak dalej sprawiły, że doszło do tej sytuacji. No i tutaj dla Roberta taka kolejna doskonała lekcja w rajdach. Bo pamiętajmy, że Robert jest kierowcą wyścigowym, to jest kierowca Formuły 1. W Formule 1 walczy się o setne części sekundy nawet, czyli to jest kwestia taka, a tu zahamuje pół metra dalej albo metr i to jest tak wymierzone, to może się uda wyciągnąć te ułamki sekund, a jeśli się nie uda, to ja dojadę do krawędzi toru, może zjadę kawałek na ten, prawda, wymurowane pobocze czy w asfaltowane już teraz, żeby można było wrócić i pojadę dalej. W rajdach takie błędy, szukanie w ten sposób limitów, to jest trochę tak jak w Grand Prix Monaco. Zresztą na torze, na którym Robert też sobie świetnie radził. No, Monaco, popełnienie małego błędu kończy się na barierze, tylko że w Monaco to jest jeden tor i jeździ się po nim kilkadziesiąt razy w wyścigu, plus jeszcze wcześniej w treningach i kwalifikacjach, więc kierowca go zna. Na OS-ie jedzie się tam, nie wiem, drugi raz, dajmy na to. Po zapoznaniu akurat chyba na tym konkretnym, czy to było, już nie pamiętam, to była chyba trzecia pęta, ale generalnie na tym jednym OS-ie, który jest długi i jest jednym z wielu, przejeżdżamy tylko kilka razy, więc to nie jest Monte Carlo, że tutaj popełniamy mały błąd, ale wiemy, czyli że musi się przestawić na mentalność rajdową, która nie każe kierowcy szukać tych setnych części zyskania setnej części sekundy. No najwyraźniej chyba trzeba tego szukać w inny sposób. Znaczy prawdopodobnie jest jednak tak, że no, ja nie jestem kierowcą rajdowym, ale jednak jest tak, że to w wyścigach to nie jest tak, że musisz koniecznie wyciągnąć te ostatnie tysięczne sekundy na każdym fragmencie OS-u, tylko jednak musisz mieć na względzie, że jeśli gdzieś coś ci nie pójdzie zgodnie z planem, to możesz się nie wyratować, tak jak to miało miejsce tutaj. Więc no, ostatecznie był to po prostu taki rajd, w którym z którego Robert wyniósł kolejną ważną lekcję i to jest jakby ma pełne prawo do tego, żeby te błędy popełniać. Musimy mu to prawo dać, a fakt, że jest wybitnie uzdolniony, że jest super szybki, że czuje samochód, też mu za bardzo nie pomaga, no bo po prostu mamy do czynienia ze sportowcem, który jest w innej dyscyplinie,
ma większość cech potrzebnych do tego, żeby w tej dyscyplinie wręcz rządzić na niektórych poziomach, ale ma też bardzo poważne braki w doświadczeniu. No i w tym momencie to jest taka trochę no, broń obosieczna, tak? Czyli te wszystkie jego atuty, typu to wyczucie samochodu, właśnie rewelacyjna prędkość, w zestawieniu z brakiem doświadczenia w rajdach, na tym poziomie szczególnie, no sprawiają, że może dochodzić do takich sytuacji, że jeżeli już coś się nie powiedzie, to się nie powiedzie właśnie w taki sposób. Ale to tutaj spokojnie, trzeba dać czas Robertowi i Maciejowi i spokojnie, oni sobie wypracują, doszlifują wszystko i myślę, że w dość krótkim czasie będzie kończenie rajdów na wysokich pozycjach bez takich przygód.